Co co się stało, że w polskim kinie ostatnich lat nagle okazuje się, że można dotykać poważnych tematów i nagle robić z tego kino rozrywkowe. Zauważ, że w zeszłym roku najpopularniejszym polskim filmem byli chłopi, czyli film na podstawie noblowskiej powieści Reymonta, a twórcom udało się z tego zrobić no, taki popkulturowy romans, który porwał współczesną młodzież, a teraz możemy zobaczyć w polskich kinach. Kosa, który też dotyka ważnego tematu, historycznej postaci męża stanu, a jednocześnie nie boi się z tego zrobić kina gatunków czyli kina rozrywkowego. Jest rok 1794, lada chwila ma wybuchnąć insurekcja, czyli powstanie Polaków przeciwko Rosjanom, a jego inicjator Tadeusz Kościuszko podróżuje przez ziemię krakowską razem ze swoim czarnym przyjacielem Domingo, żeby w dworku w Szymbarkowicach dogadywać to powstanie. I w międzyczasie spotyka między innymi chłopa Ignaca, który wierzy, że jego zmarły niedawno ojciec nadał mu w testamencie herb, a więc też będzie mógł być szlachcicem. Kos chociaż debiutuje w styczniu 2024 roku, to bez dwóch zdań jest jednym z najważniejszych polskich filmów 2023 roku, ponieważ zebrał masę nagród podczas festiwalu w Gdyni właśnie w 2023 roku, w tym Złote Lwy. Za najlepszy film tamtego festiwalu. No i dużo się mówiło, że jest to ogromny przełom w polskim kinie, że jest to nowy sposób mówienia o historii, troszkę z przymrużeniem oka, w gatunkowy sposób, bardzo dynamicznie, nowocześnie. No wielokrotnie przewijało się też nazwisko Tarantino. No, zresztą krytycy ekstatycznie wypowiadali się wręcz o Kosie Pawła Maślony. No i przyszedł ten czas, że wszyscy polscy widzowie mogą Zweryfikować to zdanie, które zostało wyrobione we wrześniu poprzedniego roku. Kosy jest doskonałym przykładem na to, że festiwal w Gdyni, jak i w zasadzie każdy ważny festiwal na tym świecie, z założenia jest trochę zepsuty. Z założenia jest dysfunkcyjny, ponieważ no podstawą takiego festiwalu jest fakt, że zbierają się ludzie kina, zbierają się krytycy z całego świata, tudzież z całej Polski, którzy mają apetyt, żeby poznać, co nowego słychać w polskim kinie, no i w ciągu kilku dni oglądają cały dorobek reżyserski z ostatniego roku. No i w takiej kumulacji filmów, z takim natężeniem oglądania, tak naprawdę rzeczywistość zaczyna ci się zaburzać. Nagle jedne filmy okazują się gorsze, ponieważ widziałeś już kolejny film tego typu, tego dnia, więc coraz bardziej dopada cię zniechęcenie, a z drugiej strony nagle, jeżeli widzisz film, który wyróżnia się na tle danego typu filmów, które widziałeś w danym dniu, no to w sposób oczywisty ten tytuł zaczyna... Zaczyna Ci się bardziej podobać, bardziej zauważasz y, pozytywne elementy tego filmu. No nic dziwnego, że zwracasz uwagę na to co się wyróżnia. Ale później doświadczenie widza jest zupełnie inne, ponieważ wybiera się do kina, no załóżmy raz na tydzień. Każdy no to ten... często, żeś powiedziała, że się ten widz wybiera. No dobrze, w każdym razie każdy z tych tytułów później widzi w odseparowaniu i przez to ma szansę zobaczyć te filmy no, w takim czystym świetle. Na to czyste światło właśnie taka krytyka filmowa podczas festiwalu tak naprawdę nie ma szans. No i później mamy zaburzenie tej rzeczywistości, kiedy spływają ekstetyczne recenzje a propos jakiegoś filmu, ponieważ wyróżniał się na tle innych, a są niedoceniane inne filmy, które no, są wybitne w swojej kategorii. Ale no, były dość typowe dla danego festiwalu. I mam wrażenie, że co gdy nie, zawsze powtarza się ta sama historia, czyli film, który wyróżnia się na tle, ponieważ właśnie celuje w kino bardziej rozrywkowe, zawsze jest bardziej entuzjastycznie e, przyjmowany przez dziennikarzy, a później kiedy trafia wreszcie do polskich kin, no to ta ocena się weryfikuje, bo się okazuje, że no tak, jest bardziej rozrywkowy, ale czy faktycznie tak spełniony e, jak krytyka twierdziła, no może niekoniecznie. I myślę, że coś takiego można powiedzieć o Kosie, bo faktycznie to pierwsze wrażenie, które wywarł ten film na polskiej krytyce, na polskim środowisku filmowym, no to w zasadzie mieliśmy do czynienia z jakimś gromem z jasnego nieba, błyskiem błyskawicy. Coś takiego w polskim kinie jeszcze się nie wydarzyło. A nie dość, że się nie wydarzyło, to jeszcze się doskonale udało i jest to film wybitny. Dzięki tak gorącemu przyjęciu tego filmu, oczywiście wszyscy nabraliśmy wielkich apetytów, żeby zobaczyć Kosa. Oczekiwania urosły pod niebiosa. No właśnie, dlatego zastanawiam się, czy rzeczywiście taki widz y, może mieć do czynienia z czystym odbiorem, jak wspomniałaś. Y, bo jeśli film został na jakimś festiwalu okrzyknięty w zasadzie arcydziełem, nowym otwarciem polskiego kina, mm, no to. Widz, jeśli cokolwiek czytał, cokolwiek do niego dotarło, no to właśnie tego będzie się spodziewał, więc jego oczekiwania będą bardzo wysokie. Nie jestem pewien, czy zwykłych widzów tak zachwycił ten film, ponieważ chociażby na moim seansie wyszło kilka osób przed końcem. Nie wiem, jak było na innych seansach, ale. To zawsze jest zaskakujące. Z tego co sobie przypominam, na moim seansie chyba nikt nie wyszedł, ale tuż po seansie słyszałam parę. Yy, pani fuknęła do pana, że strata pieniędzy i czasu. Także faktycznie odbiór kosa. Jest mieszany. To znaczy, oczywiście, jeżeli ktoś poszedł na ten film spodziewając się filmu historycznego o kulisach insurrekcji kościuszkowskiej, no to można się srogo zawieść, mm -hmm. nawet bardzo srogo zawieść, ponieważ jest to film inspirowany. Historią, tamtym okresem, tamtym klimatem, gdzieś w oddali rzeczywiście majaczy ta insurekcja, ale żeby zobaczyć ją na ekranie to nie bardzo. Kościuszko jedyne co robi to rzeczywiście jedzie do tego dworku w Szymbarkowicach, bo ma się tam spotkać z Hetmanem, żeby dogadać się jak tą insurekcję rozpocząć. Ale tutaj trzeba zaznaczyć, że Hetman jest symboliczny, nie jest wymieniony ani zrodu, ani nie widzimy nawet jego twarzy, a dworek w szymbarkowicach nie istnieje. Tak więc jest to. Wymyślony epizod, a więc nie jest to epizod historyczny. Bardziej chodzi o sam symbol, jakim był Kościuszko, bardziej chodzi właśnie o sytuację chłopów w tamtym okresie i takie ogólne skłócenie narodowe pomiędzy chłopami a panami. To znaczy, nie wiem, czy skłócenie narodowe jest może tutaj dobrym słowem, po prostu taka nienawiść wynikająca z tego, że jedni posiadali drugich. No nie zapominajmy, że jesteśmy rok przed totalnym rozbiorem Polski. A już po dwóch. O zbiorach Polski, a więc miło nie jest. No i też oczywiście Polacy nienawidzą Rosjan, ponieważ jest to ten najgorszy zaborca, no i chcą się przed nim bronić. I tych różnych nienawiści jest bardzo dużo, no ale tak jak powiedziałem, trudno mówić o tym, że Kos jest filmem historycznym jako takim. Znaczy tak naprawdę to było takie fundamentalne wyjście twórców do tej historii. W sensie Michała Zielińskiego, czyli scenarzysty tego filmu z Pawłem Maśloną, czyli reżyserem tego filmu, połączyło wspólne e, przeświadczenie, że polskie filmy historyczne są z założenia złe. Kiedy podchodzimy do historii, to zazwyczaj chcemy opowiedzieć przede wszystkim właśnie o historycznych. Nie tyle w tych filmach chodzi o powiedzenie ciekawej historii, przedstawienie ciekawych bohaterów, a takie odhaczenie wydarzeń z podręcznika do historii. No w zasadzie Paweł Maślona komentuje, że mogłyby to być filmy dokumentalne, a nie fabuły. Oczywiście grono historyków się z tym absolutnie nie zgodzi, ponieważ no, jeszcze nie powstał chyba taki film fabularny, który by jeden do jednego był w stanie oddać wydarzenia historyczne, żeby jakiś historyk był zadowolony z tego, co widzi na ekranie. A czasem są takie filmy, które w miarę cieszą historyków, nie to, że nie. No w każdym razie większość filmowców polskich ambicje miała takie, żeby właśnie przede wszystkim zadowolić tych historyków. No a przecież... No i tak im się nie udawało. Otóż to. No i Paweł Maślona z Michałem Zielińskim stwierdzili, że no nie tędy droga. Wykorzystajmy tę przeszłość, ten kostium historyczny, żeby przede wszystkim opowiedzieć jakieś wciągające fabuły i przedstawić współczesnym Polakom najciekawszych polskich mężów stanu. No i takim mężem stanu bez wątpienia jest Tadeusz Kościuszko. No poza Tadeuszem Kościuszko jest jeszcze jedna Rzeczywista postać w tym filmie, czyli Domingo, przyjaciel Tadeusza Kościuszki, którego to Kościuszko poznał podczas wojny o niepodległość w Stanach Zjednoczonych. Był to były niewolnik i tak się zaprzyjaźnił z Tadeuszem Kościuszko, że później towarzyszył mu właśnie też w Polsce. Jest to niesamowicie ciekawy epizod historyczny i tutaj akurat brawa, że został on wyciągnięty i zaprezentowany na ekranie. No, ale przyznam szczerze, że. Troszkę brakuje mi zawartości historii w historii w tym filmie, bo można było jednak celować w pewne elementy historyczne, które gdzieś tam. Nieco bardziej majaczyłyby w tle niż majaczą w tym filmie, co też mogłoby bardziej przyciągać widza, który gdzieś tam jest zaznajomiony z tym okresem. A tu jest po prostu taki dodatkowy wybieg, a też zastanawiam się, czy, no właśnie, Tadeusz Kościuszko jest tutaj taką rzeczywistą postacią, kimś z krwi i kości, czy jednak przede wszystkim symbolem, takim przedstawicielem bardzo nieszablonowego sposobu myślenia, jak na tamte czasy ponieważ był to człowiek, który po pierwsze właśnie opowiadał się za dosyć szeroką wolnością chłopów, wydawał odezwy do kobiet osobno przy okazji insurekcji kościuszkowskiej. No miał bardzo wolnościowe i równościowe poglądy, powiedziałbym nawet ekstremalnie wolnościowe i równościowe poglądy jak na końcówkę XVIII wieku. No i owszem tutaj jest takim bohaterem, ale za bardzo właśnie wydaje mi się, że on jest swoimi poglądami niż kimś, kogo mogli Byśmy uznać za rzeczywistego człowieka. Cóż, nie wiem, czy w kosie Tadeusz Kościuszko wybrzmiał jako rzeczywisty człowiek, ale na pewno wybrzmiał jako taka soczysta postać filmowa z konkretnego gatunku, jakim no przede wszystkim jest western, a może też pewna odmiana kina superbohaterskiego. Ponieważ przyznam szczerze, że Tadeusz Kościuszko w interpretacji Jacka Braciaka porwał mnie absolutnie. Byłam zaskoczona tym castingiem i tutaj muszę oddać wielkie honory twórcom tego filmu, że zobaczyli w Jacku Braciaku coś, czego w ogóle się nie spodziewałam, a co... Oszołomiło mnie na ekranie, w sensie epatował taką potężną, cichą charyzmą. Uwielbiam taki typ postaci w kinie takiego introwertycznego lidera który mało mówi i dużo robi widać że niesie w sobie duży ładunek emocjonalny ponieważ w braciaku widziałam i to dobro i to poczucie goryczy że jego wielkie plany mogą zostać po prostu pogrzebane przez fakt jak bardzo polska szlachta nie garnie się do takiego realistycznego spojrzenia na tą sprawę Wstania. Widać tam było inteligencję, godność, dystans do samego siebie, ale też, no właśnie, to ogromne dobre serce, za tym chmurnym spojrzeniem no i to są postacie, które przez całą swoją karierę kreował Clint Eastwood. No, troszkę też kreował Ryan Gosling w kilku filmach. Ciekawe skojarzenie. No, jest ten typ aktora, który potrafi grać taką ciszą zewnętrzną i ogniem wewnątrz. Coś podobnego zresztą celował Christoph Waltz przy okazji Django, kiedy wcielał się w doktora Schulza. Też to była taka rola bardziej na wyciszeniu. Tutaj oczywiście skojarzenia z Django są jak najbardziej. Adekwatne. Są adekwatne, ale jestem już tak zmęczona porównywaniem kosa do filmów Tarantino, że chciałabym nie wchodzić na te tematy. No ale czy można nie wejść na te tematy, skoro y, z jednej strony y, mamy temat y, trochę rasizmu, ale takiego mm, wewnątrz polskiego rasizmu, pomiędzy szlachcicem a chłopem, a z drugiej strony Mamy ogromną, długą sekwencję w dworku w Szymbarkowicach, która wyraźnie stylizowana jest na to, co e, widzieliśmy w Nienawisnej ósemce. No niby tak, są to jakieś wyobrażenia, koncepty, które widzieliśmy no, w kinie Tarantino na przykład, ale z drugiej strony no, mam poczucie, że Kos no, tak naprawdę nie jest filmem tarantinowskim, no bo gdzie tutaj te soczyste monologi, no można powiedzieć, że ten rotmistrz Dunin ma kilka takich soczystych monologów na temat Polski, ale mimo wszystko mam nadzieję, że piszący te monologi Michał Zieliński nie wzorował się na Tarantino, bo jeżeli tak, no to słabo mu wyszło i mam nadzieję, że po prostu próbował stworzyć coś swojego. No a ponadto jednak, kiedy Tarantino dotykał tej historii, często trudnej i bolesnej, no to on decydował się w swoich filmach dokonywać takie jego katarzizm, w sensie decydował się te e, najboleśniejsze fragmenty historii, po prostu zmieniać w swoich fabułach, dzięki czemu mogliśmy mieć poczucie, że przynajmniej w tej fikcji dokonaliśmy takiego spełnienia, dokonaliśmy takiego prawdziwego kina zemsty, kiedy to przynajmniej w tej fikcji można zmienić tą bolesną przeszłość na coś znacznie bardziej satysfakcjonującego. No a jeżeli chodzi o kosa, no to nic takiego tutaj nie ma miejsca. Po prostu mamy do czynienia z fikcyjnym wycinkiem z życia prawdziwej postaci historycznej która tak naprawdę nie jest nawet naszym głównym bohaterem, ponieważ bez wątpienia naszym głównym bohaterem jest postać Ignaca, granego przez Bartosza Bielenie i szczerze mówiąc ja wręcz ubolewam, że twórcy no, nie skupili się już w pełni na tej postaci, bo ona zdecydowanie jest tutaj najciekawsza pod tym względem, że jest najbardziej funkcjonalna dla całego filmu. To znaczy, jeżeli budujemy jakąś fikcyjną opowieść przed insurekcją kościuszkowską, a z drugiej strony, no jednak nie decydujemy się dekonstruować tej historii, czyli ta insurekcja kościuszkowska jednak nastąpi, no to no nie boimy się o tego Tadeusza Kościuszka. No nie mamy poczucia, że to jest historia alternatywna. A jednak... Trochę mamy się bać o Tadeusza Kościuszkę. No właśnie, więc jeżeli bazujemy nasze napięcie na tym, że będziemy się bać o naszego bohatera, że coś mu się stanie, no to, no to tak naprawdę to napięcie, no, jeżeli jest mistrzowsko wykonane, no to się uda. No ale tutaj no, nie mamy do czynienia z tak bardzo sprawnym reżyserem, który potrafi wykreować poczucie napięcia w momencie, kiedy ktoś robi naleśniki. Na takie porównanie. No tam nie robię naleśników. Jednak tutaj przydałaby się jakaś stawka w tej drugiej połowie filmu, kiedy mamy do czynienia z sytuacją, że nasi bohaterowie no tak naprawdę utknęli w jednym miejscu, z którego nie mają jak się wydostać. Wiemy, że zaraz pojawią się dodatkowe czynniki, które sprawią, że pewnie zacznie się wielka jadka. No ale co z tego za jadka, skoro wśród tych bohaterów, z którymi mamy do czynienia no nie ma w zasadzie nikogo, na kim nam zależy. Zależy nam... Bohaterze granym przez Bartosza Bielenie. Mnie tak umiarkowanie zależało na tym bohaterze. Znaczy, ja też się nie wystarczająco. Z nim zżyłem, żeby był dla mnie aż tak ważny. No, być może, chociaż i tak to jest najbardziej nasz bohater z całej paczki, z całego grona tych bohaterów, których mamy w tym filmie. Poza tym, gdyby jeszcze bardziej rozbudować jego historię, no to pewnie jednak no, byś czuł, że to jest Twój człowiek, to jest ta postać, za którą podążasz i o życie, której się obawiasz. Poza tym, no właśnie, jest to ten bohater wymyślony, fikcyjny, z którym może się wydarzyć cokolwiek, więc tym bardziej czujesz, że no powinieneś się o niego troszczyć, ponieważ no nie masz tej gwarancji, że nic mu się nie stanie. No właśnie, ja się o nikogo w tym filmie nie troszczę. Nie martwię się o żadną z tych postaci, że coś jej się stanie, i to jest bardzo duży problem dla mnie, Kosa, że przede wszystkim ci bohaterowie są dla mnie. Wyrazicielami pewnych idei, a mniej bohaterami. No, już zostawiając na boku samego Tadeusza Kościuszkę, który wyraźnie jest człowiekiem, symbolem, to bardziej widzę właśnie ten film jako taką układankę z klocków idei niż opowieść z realnymi bohaterami. No, ponieważ Ignacy jest oczywiście tym przedstawicielem chłopów, który ma nam pokazywać, jak straszna jest pańszczyzna. Jak jak bardzo chcieliby się z niej wyrwać wszyscy chłopi. Postać Domingo z jednej strony bardzo ciekawa, ale z drugiej strony to też jest bardziej taki ideologiczny komentator niż ktoś realnie osadzony w tej historii, ponieważ on jest tutaj po to, żeby zestawiał polską pańszczyznę z amerykańskim niewolnictwem i właśnie ma być takim zewnętrznym obserwatorem, co nie byłoby takie złe, gdyby ta zewnętrzna obserwacja właśnie była. Y związana z jakimiś uczuciami targającymi tym bohaterem. No, do tego stopnia jakoś miałem poczucie wyalienowania z emocji, które są tutaj, że kiedy Tadeusz Kościuszko idzie sobie z Domingo przez ziemię krakowską, to wydawali mi się bohaterami powiastki filozoficznej i słowa, które między sobą wypowiadali, no to brzmiały jak właśnie taka dysputa filozoficzna. Bardzo dobrze to widać, kiedy chociażby przywoływana jest historia o George'u Washingtonie, że jest z jednej strony dobry człowiek, ale z drugiej strony jednak ograniczony przez y, y, swój czas, bo chociaż był dobrym panem, to niewolników miał. I kilka jest takich sytuacji, y, przez co gdzieś tam jest między mną przynajmniej a tym filmem taka ściana retoryczna. Znaczy może faktycznie ten film trochę się skupia na takim spojrzeniu zewnętrznym. Mało mamy tych bohaterów, którzy realnie żyją w tym świecie 1794, a raczej większość z tych osób przygląda się z zewnątrz tej rzeczywistości Polski tamtego okresu, no bo i Kościuszka jest takim bohaterem, i Domingo jest takim bohaterem, i właśnie trochę postać Grochowskiej jest takim bohaterem, no i oczywiście Dunin jest takim bohaterem. No on znowuż przygląda się polskości na przykład. Tak, ale dlatego tak ważna jest postać Ignaca i dlatego no, mimo wszystko ubolewam, że on nie jest tym prawdziwym głównym bohaterem, za którym od początku do końca podążamy. W ogóle jest moment w tym filmie, który uznałam za genialny i myślałam, że tak naprawdę od tego momentu dopiero rozwija się ta prawdziwa akcja i jak dla mnie, no moglibyśmy już na tym wątku poprzestać. Czyli moment, kiedy drogi Dominga i Ignaca się przecinają. I z jednej strony mamy do czynienia z tym chłopem pańszczyznianym, który w swoim małym życiu no ma tą realną stawkę o którym toczy się grad, to znaczy musi w przeciągu dwóch dni zdążyć do Krakowa, żeby testament jego ojca był ważny. No a jak sam powiedziałeś, w tym testamencie ponoć jest napisane, że go usynawia i nadaje mu herb. I właśnie dlatego w połowie filmu oddaję te dokumenty i przestajemy śledzić tak naprawdę walkę o tę stawkę. No właśnie, niestety. No a z drugiej strony, no poznaję tego Domingo, w ogóle mówią dwoma zupełnie innymi językami. No ale tym ciekawie jest właśnie śledzić ich pogłębiającą się relację. No i uważam, że właśnie to. Przyrównanie doli niewolnika amerykańskiego do doli chłopa pańszczyźnianego w Polsce no jest jak najbardziej adekwatne, trafne, ciekawe, twórczo owocne, no i tak naprawdę taką paralelę można zrobić tylko i wyłącznie w Polsce. W sensie, no nie ma innego kraju na świecie, gdzie możesz opowiedzieć taką historię, że czarny niewolnik spotyka chłopa pańszczyźnianego no i zacieśniają. Więzy, przyjaźni. Dlatego tym bardziej nie rozumiem, dlaczego z tej ciekawej relacji między chłopem a byłem niewolnikiem zrobiono tylko taki filmowy ozdobnik, taki wtrend, a historia tak naprawdę toczy się w zupełnie inną stronę, moim zdaniem znacznie mniej atrakcyjną, ponieważ tak naprawdę ten film dzieli się, no powiedzmy, że na dwie części. Część, kiedy. Zwiedzamy trochę te okolice Krakowa, no i część, kiedy lądujemy w zamkniętych czterech ścianach w dworku Szymbarkowice. No i zostajemy tam praktycznie do końca filmu. Przez całą niestety noc. Boże, jaki to jest ciemny film. To znaczy, nie intelektualnie, ale od momentu, kiedy właśnie siedzimy w tym dworku razem z zdecydowaną większością bohaterów... No to jest ciemno i moim zdaniem jest trochę za ciemno i moje oczy trochę były już tym zmęczone, nie ukrywam. Znaczy, najgorzej jest, kiedy w takiej ciemnicy chcesz robić sceny akcji, ponieważ od razu y, pierwsza myśl jest taka, boisz się tych scen akcji, nie potrafisz ich robić i swoje niedostatki chcesz zakryć tym, że jest ciemno. No i trochę oglądając kosa, miałam poczucie, że zwłaszcza w tych scenach akcji mam do czynienia z taką parodią y, kina akcji, z takim wyobrażeniem na temat tego, jak takie fajne kino akcji mogłoby wyglądać, no ale nie wygląda. No, ale z za parodią i co do tego raczej nie ma wątpliwości, że z niezamierzoną parodią. Ja w ogóle mam jednak duży problem z stylem tego filmu. Nie do końca wydaje mi się on wypracowany, tak żebyśmy naprawdę wiedzieli, z czym mamy do czynienia, bo wciąż wydaje mi się, że tutaj pokutuje takie realistyczne podejście do pokazywania świata. No a jednak w takim filmie, który no, no gdzieś tam dokonuje tej rewizji historycznej, gdzieś stara się być bardziej przebojowy, gatunkowy, może nieco prześmiewczy również, bo i takie są sceny. to wypadałoby troszkę podkręcić ten styl filmowy, postawić Jakiś wyraźny przecinek, kropkę, myślnik za pomocą pracy operatorskiej, za pomocą montażu. Moim zdaniem tego nie ma. Nad wyraz zwyczajne są chociażby zdjęcia do tego filmu i uznaję to. Za błąd, bo właśnie nie wiem do końca, czy ja siedzę w realistycznym filmie historycznym, czy w nieco pastiszowym filmie. No, uznajmy, Tarantinowskim, i z racji tego, że nie wiem, to nie jestem ani w ani jednym, ani drugim. A do tego jeszcze dochodzą niezbyt udane sceny akcji. No i dla mnie, zachwycanie się tym filmem jako filmem, który jest absolutnym przełomem w kinie polskim, no, choćby z tego powodu, z powodu yy, stylu. Nie jest adekwatne, tym bardziej, że w tym filmie jest jeszcze jeden problem. Z jakiegoś powodu twórcy nie potrafią rozeznać widza w topografii tego świata. I chyba to jest zabieg. Całkowicie świadomy, ale nie wiem, czemu on miałby służyć, że większość scen zaczyna się bez ujęć ustanawiających. Powiedziałbym, że w ogóle nie mamy takich szerszych ujęć, żebyśmy zrozumieli, gdzie jesteśmy. Stąd na przykład cały taki wydłużony prolog, kiedy zapoznajemy się z poszczególnymi postaciami, był dla mnie trochę wręcz niezrozumiały, bo nie mamy takiego oddechu tym światem praktycznie każda scena rozpoczyna się albo od wnętrza, albo od dosyć bliskiego planu, więc nie wiemy gdzie jesteśmy, jakie panują relacje pomiędzy bohaterami, jak wygląda w ogóle ten świat i to musi być moim zdaniem świadome, ponieważ no nieprzypadkowo praktycznie każda scena się w ten sposób zaczyna, ale to wzbudza chaos, chyba takim najbardziej Trudnym dla mnie momentem jest moment, kiedy do historii wkracza postać Agnieszki Grochowskiej. I mamy dosłownie cięcie z poprzedniej sceny. Już nie do końca pamiętam, jaka to była scena, ale pierwsze, co widzimy, to postać Agnieszki Grochowskiej, która rozkraja kurczaka. No tuż przed tą sceną dochodzi do poznania, zapoznania się właśnie Ignace z Domingo. No dobrze. I chcą właśnie wybrać się do Szymbarkowic. Także cięcie i kolejna scena jest właśnie w tym mówionym miejscu: Szymbarkowice, aczkolwiek. Skąd mielibyśmy to wiedzieć? Nie wiadomo. Znaczy, wiemy to po obejrzeniu, załóżmy każdy kolejny raz, kiedy już wiemy, czego się spodziewamy. No, po bardzo wielu kolejnych minutach możemy już wiedzieć, że jesteśmy w tym dworku, ale sytuacja, w jaką wchodzimy. Po pierwsze, myślimy, dworek w Szymbarkowicach, no coś tam się dzieje, tam hmm. tętnie jakieś życie, prawda? No, skoro ma być tam spotkanie z tym Hetmanem, to jest jakieś ważne miejsce. A my trafiamy do e, zamkniętej przestrzeni, do dosyć bliskiego planu, gdzie jakaś kobieta rozkraja e, kurczaka. Ba, trafiamy do jakiejś wręcz małej drewnianej chatki, gdzie nie ma żadnej służby. Jest tylko jedna nieszczęsna postać grana przez Agnieszkę Grychowską, co jednak no, jest mocno zastanawiające no i też dość mocno niewiarygodne. Rozumiem, że dziwnie by było, gdyby film na temat... Równości, braterstwa i właśnie walki o prawa chłopów nagle pokazywał, że taka bojowniczka o wolność, wielka przyjaciółka Tadeusza Kościuszki, ma służbę. Ja która... nie mogłaby mieć rodziny, chociaż jakieś, gdzie jakoś tętniłoby życie. No, no można Ma kuzynkę. By... No ma kuzynkę, która też się akurat w tej scenie nie pojawia. Tylko dopiero później ni stąd, ni zowąd. No ale jeszcze wracając do tej sceny, no właśnie, widzimy Agnieszkę Grochowską. Chwilę później. Przychodzi do tego miejsca Tadeusz Kościuszko, no i myślisz sobie, okej, okay, no to są dawni kochankowie. No, może chodzi tutaj, żeby jakoś uczłowieczyć tego bohatera, no bo nie ma żony, był kochankiem kobiety zamężnej. No, myślałem, że właśnie o to tutaj chodzi, że budujemy jakoś tę postać. Okazuje się, że nie, że nagle znaleźliśmy się w miejscu docelowym. I żeby zorientować się w ogóle, że znaleźliśmy się w tym miejscu docelowym, no, musi w rzece upłynąć dużo wody. To prawda. To I, prawda. I, I tak nie jest jednokrotnie. Wielokrotnie w tym filmie jesteśmy mocno zagubieni. Zresztą mam też takie uczucie, że ten dworek sam w sobie jest źle pokazywany, bo jeżeli trafiamy do jakiegoś miejsca, to musimy się rozeznać w topografii tego miejsca, żebyśmy wiedzieli, że to jest ciągle jedno i to samo miejsce. A te pierwsze sceny z Grochowską i Braciakiem... No mają jedną topografię, a później, kiedy po raz kolejny jesteśmy w tym dworku, topografia jest absolutnie inna. To znaczy trafiamy do innych izb, do innych miejsc, więc trudno nam pokojarzyć, że to jest ciągle ta sama przestrzeń. I to buduje bez dwóch zdań filmowy chaos jeżeli to pod każdym względem było zamierzone nie do końca wiem czemu to miało służyć i tak sobie myślę o tych wszystkich stwierdzeniach, że to jazda bez trzymanki że to takie totalne szaleństwo że wreszcie coś nowego to myślę sobie, że nie jest tak do końca ponieważ co prawda mieliśmy dużo gorszy pod względem takiej fabuły i mimo wszystko koherentności tego świata film Magnezja Maćka Botniaka myślałam, że powiesz Hiszpankę nie, 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 Magnezja ale Hiszpankę również zauważ to była dopiero jazda bez trzymanki no tak ale myślę tutaj bardziej o Magnezji bo jest to też niedawny film i moim zdaniem też bardzo z ducha Tarantinowski, zresztą Maciej Bochniak no ma trochę takie podejście do stylu, no i właśnie moim zdaniem stylistycznie pod względem formy filmowej Magnezja dużo bardziej się udała i dużo bardziej wiedziała jaka chce być, nawet jeżeli ta fabuła rozeszła się w szwach. Być może tak, może ta forma filmowa była bardziej udana, ale jeżeli nie masz bohaterów których lubisz, którzy dziecię Ciekawią, no to tak naprawdę nie masz nic. No Ale i... tu też nie mam do końca w... bohaterów, w... którzy mnie ciekawią. No i w przypadku magnezji ja nie miałam nic, a w przypadku kosa, ja wiem, że ty się właśnie skupiasz na tych mankamentach tego filmu, ponieważ kos jednak cię zawiódł, a ja mimo. Świadomości niektórych mankamentów tego filmu, mimo poczucia, że w tej drugiej połowie filmu, kiedy właśnie mamy mieć do czynienia no, z taką kumulacją napięcia, ja nie czułam nic, przynajmniej do momentu, póki nie pojawił się z powrotem bohater Bartosza Bieleni. No to mimo wszystko. Trochę się zachwyciłam tym filmem. Mimo wszystko mam poczucie, że to faktycznie jest coś nowego w polskim kinie. Też pod względem kreacji bohaterów. W sensie, naprawdę, oglądając ten film, no co aktor, to byłam absolutnie zaskoczona jego potencjałem aktorskim w tym filmie. W sensie, każdy tutaj dla mnie błyszczał, był, no właśnie, tak po amerykańsku magnetyczny, przyciągający, zaskakujący w swojej interpretacji bohaterów. Moim zdaniem większość aktorów, którzy zagrali w tym filmie, no to dla nich to była rola życia. Jacek Braciak, absolutnie fantastyczny. Bartosz Bielenia, jako bankart szlachecki. No, genialny. Dlaczego nie może zostać naszym głównym bohaterem? Świetnie dobrany czarny przyjaciel Mkteusza Kościuszki. Jason Mitchell, świetnie się sprawdził w tej roli. Też bardzo charyzmatyczny aktor. Też bardzo chętnie widziałabym go więcej w tym filmie. Piotr Pacek w roli psychopatycznej brata Ignaca, szlacheckiego pana. No fantastyczny. No. To bym powiedział, że to, to jest dla mnie chyba nawet najlepsza rola tego filmu. Piotr Szpaczek ona jest... Yy... Dobrze przegięta, mm -hmm. w przeciwieństwie do tego, jak zagrał Łukasz Simlat, gdzie już chyba jest to rola trochę przeszarżowana. No to ma być taki absolutnie demoniczny szlachcic i znowu dla mnie to też nie jest postać, tylko symbol tak. zła, tak. jakie toczyło polską szlachtę. Aczkolwiek Łukasz Simlat też znalazł bardzo ciekawą metodę na zagranie tej postaci i faktycznie no, jest bardzo demoniczny i też uważałam, że to już było za wiele dla tego filmu. Już ten poziom ekscesu Ponieważ no, nagle mamy no trochę do czynienia, no nie tyle właśnie z historią przemocy, o której chciał opowiadać Paweł Maślona, ale bardziej z takim porno przemocy. Mm -hmm. Te sceny z Łukaszem Simulatem w dużej większości moim zdaniem były niepotrzebne, ponieważ no poza tym jest to absolutnie poboczny wątek, więc tak. jest to wyraźnie dodany i taki bardziej retoryczny fragment tego filmu. Otóż to ta relacja między postacią Packa a Bartosza Bieleni, myślę, że w zupełności by wystarczy żeby wypowiedzieć się na temat doli polskiego chłopa. No i nawet to, jak Pacek subtelnie ze sceny na scenę jest coraz mocniej ucharakteryzowany, to było genialne w tej postaci, ponieważ e, film Kosy zdobył nagrodę za charakteryzację w Gdyni i no tutaj właśnie mam odczucia ambiwalentne, bo z jednej strony jestem zachwycona tym pomysłem, żeby doprawiać postać Packa ze sceny na scenę no i też miał pięknie zepsute Zęby w ogóle nie wiem, czy tutaj zęby nie świadczą y, o prawości charakteru. No ponieważ... chyba jednak nie, ponieważ postać Więckiewicza z jednej strony bardzo ucharakteryzowana, z drugiej strony akurat zęby ma w całkiem niezłym stanie. Tak, zęby ma piękne, ale nie wiem, czy właśnie nie chodzi o to, że, że mimo wszystko Dunin tutaj opowiada jakąś prawdę o Polakach. Y, dlatego musi zostać taka dosłowna złotoustość. Ale tak, a propos charakteryzacji miałam mieszane odczucia, ponieważ były momenty właśnie bardzo błyskotliwe, ale na przykład sama postać rotmistrza Dunina w ogóle mnie nie przekonała pod każdym względem. Czy po co w ogóle nałożono na Więckiewicza ta charakteryzację? Tak. Więckiewicz ma na tyle specyficzną twarz i ciekawą twarz, że nie było takiej potrzeby. Można było mu właśnie tak jak jest rzeczywiście zrobiony podkręcić mu jakoś te oczy cieniem czy, 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 czy czym tam mu zrobiono. I to by wystarczyło. Znaczy, tak, rozpraszała mnie charakteryzacja mhm. Więckiewicza. No a poza tym sam Paweł Maślono przyznał, że choć od początku brał pod uwagę obsadzenie Więckiewicza w roli Dunina, no to na początku odrzucił ten pomysł jako zbyt oczywisty, że Więckiewicza już milion razy widzieliśmy w takiej roli. Poszukajmy kogoś lepszego. Ostatecznie, no, jak rozumiem. skończyło się na Więckiewiczu. Tak, ostatecznie nikogo lepszego nie znaleźli i obsadzili Więckiewicza, ale wydaje mi się, że pierwsza interwencja. Intuicja Maślony była jak najbardziej słuszna. Miliony razy widzieliśmy Więckiewicza w podobnej roli, dlatego pomimo już wszyscy zachwycają się postacią Dunina, no to właśnie ja odebrałam ją jako najbardziej banalną, nieciekawą, ponieważ już takie występy widziałam tego aktora. On mnie no niczym tutaj nie zaskoczył, nie zaciekawił, w przeciwieństwie do reszty. Poza tym, poza genialnym castingiem, poza genialnymi występami aktorskimi w tym filmie, mamy do czynienia no... Ze ścieżką dźwiękową światowej klasy. Wreszcie się zgadzamy. Wreszcie się zgadzamy. Ścieżka dźwiękowa Mikołaja Trzask jest naprawdę bardzo ciekawa. Wprowadza nas idealnie w film już od pierwszej sceny, już od takiego bardzo znaczącego prologu. Zresztą Trzaska powiedział, że on się cieszył. Trochę, że został wyrwany z objęć Smarzowskiego, tak. i moim zdaniem to w muzyce słychać. Chociaż to wciąż jest muzyka trzaski, to jest dużo mniej atonalna, dużo mniej dysharmonijna, ma, jakąś, ma jakiś taki nerw mm -hmm. prawdziwy. I jeżeli coś buduje w ogóle napięcie w tym tak. filmie, to właśnie muzyka trzaski. Znaczy napięcie i klimat, mm -hmm. ponieważ muzyka tutaj faktycznie jest bardzo obarczona no, takim budowaniem stylu tego filmu, ponieważ. No, też szczęściowo się z tobą zgadzam, że zdjęcia do kosa są dość przeciętne jednak. To jest dosyć zaskakujące, biorąc pod uwagę, że są zdjęcia Piotra Sobodzińskiego. Nie jest zaskakujące, ponieważ Piotr Sobociński został zaproszony do projektu na ostatnią chwilę, dosłownie dwa tygodnie przed planowanym rozpoczęciem zdjęć, dlatego no niejako nasze zarzuty tutaj no, są usprawiedliwione. Choć trzeba też przyznać, że być może Piotr Sobodziński nie jest tego typu operatorem, który w pełni nadawałby się do Takiego e, projektu. Myślę, że to też jest dobry moment, żeby powiedzieć e, o tym, że ten film, mimo wszystko. Ma jakiś nerw z kina Wojciecha Smażowskiego. Moim zdaniem zakończenie jest bardzo smażowskie, w którym to mamy do czynienia z taką wielką metaforą polski. Znaczy, finał jest bardzo tak. smażowski, ale sama końcowa scena na pewno nie. Bo nie ma odjazdu kamerą do góry. Nie, nie, nie. To jest scena z zupełnie innego kina i akurat ta końcowa scena sprawiła, że naprawdę. Dopełnił mi się ten film i wyszłam z kina bardzo zadowolona i też taka pełna natchnienia. Jedna różnica jest bez dwóch zdań pomiędzy kinem Maślony a kinem Smarzowskiego. Mm. Moim zdaniem Maślona ma bezdyskusyjnie większy. Słuch i empatię społeczną, niż Wojciech Smażowski. Wojciech Smażowski, jak to się już wielokrotnie mówiło, się kierą kręci filmy. Maślona, moim zdaniem, się kierą nie kręci filmów. Za to jest trochę inny problem w tym filmie. Dla mnie jednak tak bardzo Maślona chciał opowiedzieć o pewnych kwestiach z polskiej historii, a być może nawet zahaczając o polską współczesność, że no już wspomniałem o powiastce filozoficznej, że nie raz, nie dwa mamy tutaj do czynienia z taką deklaratywnością, i już prolog mnie trochę zniechęcił kiedy to kościuszko mówi do szlachcica, chłop to nie rzecz. No i to, to, to brzmi już tak bardzo jak moc do tego filmu, że mnie to nieco zabolało. Za to coś, co mi się podoba. No, słucham, wręcz. Co nie za, choć nie zawsze to wychodzi idealnie, to jest takie igranie z Sienkiewiczem, igranie z trylogią. Moim zdaniem najbardziej widać tutaj relacje z Ogniem i Mieczem, ponieważ z jednej strony mamy. Trochę parodię sceny z Ogniem i Mieczem, kiedy to jest wyciągana hmm, Helena razem ze swoją rodziną z wody, przenoszona przez Skrzetuskiego. I nawet postać epizodyczna, grana przez Dobromira Dymeckiego, mówi: Ja was przez wodę, mogę przenieść. I wyraźnie, moim zdaniem, tutaj jest trochę żartowanie z Sienkiewicza. Zresztą ten prolog też mi się skojarzył z samym prologiem Ogniem i Mieczem, kiedy to Skrzetuski ratuje Chmielnickiego. No i sam styl. Mówienia. Czasem też stroje wyglądają trochę jak z filmów Hoffmana, jakby ta szlachta zatrzymała się w czasie i nadal była w tym wielkim XVI-XVII wieku dla Rzeczypospolitej. No i właśnie, szlachta na koń siędzie i jakoś to będzie. Tak, dlatego doskonałą przeciwwagą dla tego ognistego charakteru polskiej Sarmacji jest taka cicha charyzma, zimny, kalkulacyjny, logiczny ta Tadeusza Kościuszki w wykonaniu braciaka, no, który właśnie chłodzi ten temperament. No i nagle patrzymy na tą polską szlachtę, na jej porywy serca z zupełnie innej perspektywy. No jedna z moich ulubionych scen tego <laughs> Wielkiego Pospolitego Ruszenia Szlachciców z małą rulką Michała Czerneckiego jako Mości Zielińskiego. No skojarzyło mi się to nieco ze stylistyką serialu 1670 i może też jest trochę tak, że ten film Trudniej mhm. postrzegać jako wyjątkowo świeży mhm. e, po tym, jak w grudniu na Netflixie pojawił się serial 1670, ponieważ uderza e, co prawda w bardziej humorystyczne e, tony, ale jednak dotyczy bardzo podobnych tematów. Myślę, że tutaj dobitnie wszyscy słyszymy, że Ciebie ten film zawiódł, ale to jest ciekawe, a propos. Kossa że gdzie nie spojrzę, tam opinie na temat tego filmu, kiedy wreszcie każdy może go zobaczyć, no są skrajnie różne. Sceny z tego filmu, postacie z tego filmu są odbierane w sposób skrajnie różny. Dominuje zachwyt nad postacią graną przez Roberta Więckiewicza. Mnie akurat ta postać ani ziębi, ani parzy, ale raczej uważam tę postać za najsłabszy, Ogniwo tego filmu. Jedni uważają, że sceny w dworku są najbardziej soczyste i pełne napięcia, a w naszym odczuciu jest wręcz odwrotnie i najmocniejsza jest ta pierwsza połowa filmu. No i może to też świadczy no, o sile kosa. Ciekawe. Że jest tak skonstruowany, że ciężko tak naprawdę orzec, jakie ma silne elementy, a jakie słabe. No, do niektórych myślę, że każdy może się zgodzić typu na przykład muzyka Mikołaja Trzaski, ale niektórzy też się zachwycają zdjęciami. No my nie. To jest ciekawy przypadek filmu, gdzie naprawdę trudno dojść do jakiejś takiej spójnej opinii na jego temat. No to, to, to jest ten moment, żebyście wy wydali też swoją opinię na temat tego filmu i zobaczymy, gdzie się spotkamy po drodze. Bo już nawet my musieliśmy się gdzieś po drodze spotkać do Szymbarkowic. Yy, więc czekamy na tej drodze również na Was. Yy, a my przypominamy, że mamy patronata. Dziękujemy wszystkim naszym patronom, w tym najhojniejszym Bartkowi, Jankowi, Konradowi i Marcie. A od nas, póki co to by było, na tyle. Pa! <zysy>